Witajcie, z tej strony Sebastian. To, co przed chwilą widzieliście, to przejazd jakiejś kolumny zmechanizowanej tutaj przez Szczecin, gdzie mieszkam. Nie mam zielonego pojęcia, co to była za kolumna, skąd jechała, dokąd, po co i tak dalej. Z jednego jednak zdaję sobie sprawę, z tego, że gdyby zaczęła się teraz wojna, to słuchajcie, ja nie miałbym zielonego pojęcia, kto ją zaczął, dlaczego ją zaczął, co dalej robić. Nie miałbym możliwości się bronić, ponieważ nie mamy tutaj dostępu do broni w Polsce, w odróżnieniu na przykład do Szwajcarii. I tak naprawdę to, co powiedzieliby nam w TVN-ie, to, co byście usłyszeli w Radiu Z, to na tym byście budowali swoją wiedzę, tak? Jeżeli więc w TVN-ie byście się dowiedzieli, że wszystko w porządku, tak, że ci Niemcy mają tutaj wjechać, mają to przejąć, wszystko jest pod kontrolą. I co, zaufalibyście im? No w końcu w telewizji mówią. Dlaczego o tym wspominam? Słuchajcie, ta sytuacja, która ma miejsce teraz na Ukrainie, czy sądzicie, że to się nie może powtórzyć w Polsce? Co stoi na przeszkodzie, żeby nas tak samo wydymano jak w czasie II wojny światowej? I przyznam, że mamy w końcu możliwość, żeby coś zmienić. Bo ta cała sytuacja, która ma miejsce, wynika z rządów SLD, potem z rządów Platformy Obywatelskiej. Oni nas zwyczajnie sprzedali. Czy mamy jakieś wolne media? Z jakiekolwiek media teraz nie weźmiecie pod uwagę, czy to będzie prasa, czy telewizja, czy radio. Wszystko jest sprzedane Niemcom, oddane za bezcen, całe fabryki w Polsce tak samo. Jeden wielki rozpierdziel się w tym kraju zrobił i to wszystko jest zasługa naszego rządu. I każdy, kto ma głowę na karku, dokładnie wie, o co chodzi. Oni dostają, tak jak pan Tusk dostał posadę tam w Unii Europejskiej, to była nagroda za to, co zrobił z naszym krajem, że sprzedał ten kraj Unii Europejskiej, czyli Niemcom. To, co pani Gronkowiec Walc robi z Warszawą, to wszystko jest kpina, co się w tym kraju dzieje. I tak naprawdę, dopóki rząd się nie zmieni, to będziemy strasznie w dupie. I to, co się nie udało w czasie II wojny światowej, czy nie udało się na przykład Niemcom przejęcia naszego kraju, to teraz bez oddania jednego strzału się udaje. Dlatego jeżeli macie na względzie dobro waszych rodzin, musimy zmienić prezydenta przede wszystkim, tak? Mam nadzieję, że... Bo jedno jest pewne, jeżeli zagłosujecie powiedzmy na tą marionetkę obecnego prezydenta albo na kogoś tam innego, czy z PO, czy tam wiadomo, z PSL-u i ta jedna banda, nic się nie zmieni na lepsze, tylko i wyłącznie dalej będzie się zmieniać na gorsze. I nie miejcie potem pretensji do na przykład do rolników, czy tam do górników, że jadą tam strajkować i blokują wam Warszawę, bo to nie ich wina, to wina tego nieszczęsnego rządu. I słuchajcie, gdyby teraz zaczęła się wojna, to powiem wam szczerze, że ja nie wiem, o co miałbym walczyć. O ten 23% podatek VAT? O to, że jako osoba, która założyła teraz działalność gospodarczą, mam tak ciężko, ponieważ zjadają mnie podatki? O to, że kwota wolna od podatku jest kilkadziesiąt razy mniejsza w Polsce, aniżeli tam na zachodzie Europy, chociaż żyje nam się gorzej, to mamy większe podatki i tak dalej? O co mam walczyć? O tych skurwysynów z PO, którzy tam siedzą i kręcą wałki? Nawet jak się ich nagra, to potem się okazuje, że o, ktoś tam popełnił sobie samobójstwo, jakieś tam materiały poginęły i tak dalej. My, zwykli szarzy ludzie, co, pójdziemy w bój, dostaniemy kulkę w łeb, a oni będą siedzieć zabunkrowani, tak, gdzieś tam w Warszawie i tak dalej. Na chwilę obecną naprawdę nawet nie wiedziałbym, o co walczyć, czym jest moja ojczyzna. Bo jak dla mnie, to tutaj nie ma, mało jest Polski w Polsce, poważnie. W każdym razie czuję się zażenowany obecną sytuacją i ja wam powiem jedno. Ja będę głosował najprawdopodobniej tak na Janusza Korwin-Mikke i wam radzę to samo, czy tam na Pawła Kukiza, w każdym razie na kogoś z prawicy. Błagam was, nie głosujcie na tych kryminalistów, którzy obecnie rządzą, bo będziemy jeszcze bardziej w dupie. Nawet jeżeli macie gdzieś dobro naszego kraju, to pomyślcie o dobro swoich dzieci, tak? O przyszłym pokoleniu, które będzie jeszcze bardziej uwalone aniżeli my. Nie ma co wchodzić w szczegóły, w każdym razie chcę, żebyście wiedzieli, że ja będę głosował na Janusza Korwin-Mikke i gdybyście się zastanawiali dlaczego, dlatego że potrzebujemy takiej silnej ręki, jaką kiedyś był powiedzmy Józef Piłsudski. Potrzebujemy kogoś silnego, a nie takiej marionetki, jaką jest Bronisław Komorowski i ta banda właśnie przygłupów, czy tam nie wiem, przekupnych drani, czy z Platformy, czy z PSL-u.
najbardziej niedorzeczne wybory, jakie miały miejsce, tak? To, co miało miejsce podczas ostatnich wyborów, tych parlamentarnych, czyli tam do tych sejmików. I zobaczcie, każdy wie, że te wybory były sfałszowane i co, zrobiono coś z tym? Nie, bo tamte skurczybyki są u władzy i co można zrobić? Dlatego mam nadzieję, że uda się chociaż te wybory zorganizować uczciwie i że ktoś tam z prawicy wygra te wybory. No mam nadzieję, że to będzie właśnie albo Korwin-Mikke, albo Paweł Kukiz, ewentualnie ktoś z tej ekipy, która ma naprawdę dobro Polski na sercu, a nie tylko własne cztery litery i to, żeby swoją rodzinę dobrze ustawić na następne pokolenia. Trzymajcie się i liczę na waszą rozwagę. Pozdrawiam, hejka.